No i wróciliśmy właśnie po reklamach. Chciałbym z wami porozmawiać o waszym zachowaniu na koncertach. Przepraszam. Karygodne. Nie będę was karcił, tylko żeby... Chodzi mi o to, że często się idzie na koncert i tak, sobie tak, perkusista sobie siedzi, uderza swoimi pałeczkami w te garnki bębny, natomiast gdzieś tam w tle sobie stoi gitarzysta, basista swoim, no i oczywiście wokalista też coś tam robi. O właśnie, a po was widać, że jednak jest tam jakieś zachowanie, tak? Że jednak się jest w was życie. Bo nie gramy bluesa. Złe zachowanie. Znaczy, Nauman ma zakaz statywu, więc on nie ma wyboru, bo nie ma się czego trzymać. Musi się zachowywać głupio. To nie wiem, kto to. To jest nasze zdjęcie? Tak, to jest, tak, to jest Piotra. To najlepsze zdjęcie Piotra. A ty tam, o! Wiem. No właśnie, wy jakoś tam się ruszacie na tej scenie, tak? Bugi. Chciał to zjeść w tym momencie. No, ale on jest głodny. To jest właśnie dlatego, że wam się nudzi na scenie, czy po prostu tak wam jest wygodnie? Po prostu lubimy się ładnie bawić, tak mi się wydaje, bo... No nie wiem. A to ta sesja z... No już wiem, utratą. To John Bon Jovi. To był taki przystojny. To nie ja. To nie. Dobrze wychodzisz na zdjęciach. Zresztą... Tutaj bo do głowy coś się złego bardzo stało z tym zdjęciem. O co chodzi na dalek swoją głową? Co to ku... No tak. Dobra, tak. To też kiedyś. O skrzat irlandzki. Nie, dobrze, no fajnie się ogląda swoje zdjęcia z Facebooka, z telewizji. Ale zachowanie, znaczy nie ustalamy niczego specjalnie, wydaje mi się. Staramy się być rozsądni, jeśli chodzi o korzystanie z dobrodziejstw gastronomii klubu, w którym się znajdujemy, w którym gramy. Tyle, wychodzimy, gramy. No wiadomo, jak odbiór jest lepszy, jak... dzieciaki się angażują, bo to przecież dla nich gramy, bo bez nich i naszych fanów to by nie funkcjonowało. No właśnie, fani, koncerty, grupis, a z tego co słyszałem, najlepiej ludziom się grywa w Dujerze. W miejskiej Spelunie tak naprawdę. To fakt. To prawda. Jak macie wy stamtąd? To takie, lubię się podpytać. Jest najsupeł. Tak? Najlepiej się gra. Młodzież tam prawie ostatnio sufit wyrwała. Naprawdę, chodzi o to, że tam jest po prostu, zawsze jest, klub sam w sobie nie jest duży, więc nawet jak tam przyjdzie, tam nie wiem, to kilkanaście, dziesiąt osób, to robi robotę, bo oni się nie mieszczą po prostu do tego klubu, bo jest na tyle mały. Druga kwestia jest taka, że frekwencja jest zawsze dobra. Ja tam grałam tam kilka koncertów z różnymi zespołami, różną muzykę i nigdy nie było sytuacji, żeby ludzie nie dopisali w Mińsku. I to nie tylko pod kątem frekwencji, ale pod kątem zabawy. Oni tam włażą na bar, skaczą z tego baru, wieszają się na suficie, po prostu biją się przed tym klubem. Tam się dzieją dantejskie sceny czasami. Ja się czasem tam boję grać, bo ktoś mi wpadnie na mnie, połamie mnie. I zdarzyło się nam. Pani Ula, złotego zdrowia kobieta. Pani Ula, tak, pozdrawiamy. To jest niesamowita pani, naprawdę. No. To dojera zawsze, jak do mamy, do domu. Nasza pani, co stoi za barem i dzieją się te rzeczy, ona stoi i nalewa piwko. Z uśmiechem. Ta pani, jak miałem maturę, otwierała mi wcześniej bar. No, miałem szkołę, więc tak. Warszawa to powinna się uczyć od was, znaczy od Mińska tak naprawdę, jak się należy zachowywać się na koncertach i jak się bawić. Zgadza się. Czyli pozytywnie. Znaczy to, o czym powiedział Lipcia właściwie, że tam są również inne czynniki, ale u nas jest tego przesyt. No, mieliśmy ostatnią sytuację, że odwołaliśmy koncert, na który się tak naprawdę bardzo cieszyliśmy, no bo to był początek wakacji, ostatnią sobotę czerwcową. Ale się okazało, że mamy trzy albo cztery sztuki po prostu jednego dnia, w czym jedną grała Ola. Tak, więc w zupełnie innym klubie, z innym zespołem. Poduszkowcy mieliśmy ją transportować do nas, ale w efekcie odwołaliśmy to, no bo po prostu no, frekwencja pewnie, no, byłoby 40 osób, z czego 33 pewnie z kapel, więc no, szkoda było, a szkoda naprawdę. No. Dujerzy, wydaje mi się, i ogólnie poza Warszawą występuje to rzadziej troszkę i no, są ludzie, jest zupełnie inaczej. No i teraz będzie takie pytanie, które zawsze chciałem zadać i które będzie straszne. Najbardziej żenująca albo najśmieszniejsza sytuacja na scenie. W ogóle było coś takiego. Ja pamiętam jedno. No. To był Indeks. Klub na I. Zdarzało się wtedy tak, że nie wiadomo dlaczego, ale imię Piotrezowi wyskakiwał kabel. Albo Nauman go wyłączył celowo. A, faktycznie.
Albo Nauman go, ja myślę, że Nauman wyłączał go celowo. I tak, no, no musieliśmy w pewnym momencie przestać grać jeden utwór. I to chyba nawet dwa razy musieliśmy go przestać grać. Znaczy sytuacja głupia, kiedy są ludzie, tam akurat było w miarę spoko, jeśli chodzi o frekwencję i nagle 5 minut jest cisza ze sceny. Naumanowi się wyłączył mikrofon, więc nawet nie mógł powiedzieć niczego żenującego. Tak, więc my z nim pograliśmy jakieś improwizacje bluesowe przez chwilę, ale za trzecim razem to już nie było śmieszne, więc... Więc ja się popłakałem i tak też było. Ja odeszłam z zespołu na 5 minut. Ale... Potem wróciłam. Ja zacząłem słuchać reggae. Czyli skończyło się źle. Czyli Piotr skończył najgorzej z nas wszystkich. Ale wróciłeś. Tak, tak, nie, spokojnie, już jestem oczyszczony. Także. Znaczy, to chyba w sumie to jedyna sytuacja taka, no ale to w miarę klasyka. No, kabel się wypnie, jakiś efekt się wywali, statyw się przewróci. A no mi w połowie koncertu ostatnio w piosenie przestało grać wzmacniacz zupełnie, także na jakiejś, nie wiem. Ochliczki, no. Kupie połączonej do kupy na prąd zacząłem grać. No i daliśmy radę, myślę, było spoko. 7 osób było, kurczę. Ale licząc nas! No. Ziomeczków z poprzedniej kapy. Zbrałem grubo. Ale zabawa była przednia, więc tak. Da się z tego wyżyć? Znaczy, da się z grania bez wsparcia, nie wiem, większych wytwórni? Czy to w ogóle jest nawet na kieszonkowe, nie wiem, coś? Nie. Granie w zespole to jest jak posiadanie konika. To jest takie ekskluzywne hobby. To nie jest sposób zarabiania pieniędzy. To jest sposób wydawania pieniędzy. Czyli to jest takie hobby, które pociąga ze sobą strasznie duże koszty. No trochę tak. Zakup całego sprzętu. No. Utrzymanie. My z Piotrem się musieliśmy wytatuować, żeby dobrze wyglądać na scenie. To nie są tanie rzeczy. To gramy jak gramy, więc to trzeba troszkę się chociaż przymaskować, tak? To no. Gitary z rogami to takie o tam szybydyby. No szybydyby. No ale to jest znak rozpoznawalny, tak? Znaczy wiesz, no z jednej strony no, koszt, ale też pompowanie swojego ego, no także jesteśmy materialistami, więc no lubimy wydawać pieniądze na te wszystkie zabawki. Ale a propos twojego pytania, to powiem ci szczerze, że był taki jakiś okres, nie wiem, grudzień, styczeń, luty, była całkiem dobra pasa, jeśli chodzi o frekwencję naszych koncertach. To miało iść na jakieś konto i tak dalej, ale akurat byłem bez pracy i powiem ci, dałem radę na tych hajsie z koncertów. Oni się na mnie dziwnie patrzą, ale no tak było. Aha, czyli właśnie się przyznawałeś, że zabrałeś reszcie zespołu ich pieniądze, tak? Spokojnie, ja im ugotuję coś dobrego, to się gniewali. Właśnie, a co za poza muzyką, poza graniem, występowaniem na scenie? Jak potwory w filmach, nie wiadomo. Nie wiadomo, nudne życia nudnych ludzi, dokładnie. Lipka chodzi na siłownię. Tak. I pracuje, o, koniec. No właśnie, wszyscy nie pracujecie jakoś, nie jesteście związani z przemysłem muzycznym, tak? Poza graniem w zespole. No nie. Bo już mi się zdarzyło spotykać. Mamy w polskim radiu. I siostrę też. Pozdrawiamy bardzo mamę i siostrę. No po prostu standardowo, no w każdym ma jakieś tam hobby poboczne. Ola jest na przykład przy okazji naszym grafikiem. Wszelkie plakaciki i tak dalej. Bardzo mądre grafiki z przesłaniem, które chcemy naszym fanom przekazać jako idea, którą toczymy. Po 21 możemy je pokazać. Po 21 rano. No bardzo chętnie zobaczę. No właśnie, demo nagrane. Płyta może jakaś w najbliższym czasie? Znaczy z tego zrobić płytę pełną, czy nie ma takiej? Pieniążki od ciebie dostaniemy z tych wywiadów. Już na 3 kolejne tak, będziemy mieli. Myślę, że możemy o tym porozmawiać jakoś inaczej. To... Chyba da się to jakoś załatwić. Nie, da się to jakoś załatwić. I ta czerwona kanapa, wiedziałam. A tak, wiesz co, no jest. Teraz chcemy z takim jednym typaczkiem Łukaszem Piotrowskim zrobić klip. Czyli wiesz, bez ziomeczków zupełnie tutaj praca idzie. No a potem jakoś, no jako zbieramy fundusze, no mamy już upatrzone studio. W troszkę lepszej jakości niż to, co teraz spodziewaliśmy. Kompozycje się tworzą, no i chyba no, mamy wakacje, także to jest chyba idealny moment, żeby tam połodzić ten materiał w tej naszej klitce. No i zobaczymy, jak uzbieramy kast, może koniec roku, może początek przyszłego. No i raczej myślę, że będziemy na pełną płytkę uderzali. Tak, no, cztery kawałeczki LP. Tak jak teraz, tak. Druga płyta była, cztery utwory, także
Myślimy, żeby reedycję zrobić teraz po 2 miesiącach na drugiej płycie. Nie ma co ludzi zamęczyć. Nie, no całkiem poważnie mówiąc, to teraz się nie spieszymy z nagrywaniem, bo to demo było nagrywane i wydawane na szybko, żeby mieć cokolwiek, żeby móc iść do przodu. Więc zależało nam na czasie, natomiast teraz, jeżeli co już sobie hula w internecie i jest co pokazać ludziom, to można sobie spokojnie usiąść do tej kompozycji, spokojnie się zastanowić, gdzie nagrać, jak nagrać, jak chcemy, żeby to brzmiało, żeby już no, było to takie... Jest uderzeniem, żeby ludzie słyszeli. Żeby włoski do naszego DB. Dokładnie. Na razie jest tylko pierwsza część. No właśnie. W Warszawie się potworzyło ostatnimi czasy, tak jak mówisz, Skibidibi. Właśnie Skibidibi. Jest dużo takich małych agencji muzycznych, znaczy agencji muzycznych, organizatorów koncertów. Czemu tak? Znaczy, bo tylko tych dużych się nie słyszy, ja słyszę cały czas o tych mniejszych, jednoosobowych. Tak jak ostatnio ten koncert, który był w klubie na F, zrobiony przez I Did It, bodajże One Man Booking Agency. Tak. To jest bardziej dla pasji, dlatego żeby sobie usłyszeć zespoły, które się chce robione, czy to ma jakieś... Konkretnie jeśli chodzi o Skibidibi, to Skibidibi jest bardziej w sumie inicjatywa, jakiś prąd myślowy i sposób na życie, niż utworzenia. No i to oprócz tego Skibidibi festyw koncertów, ale to o czym wspominasz, robione przez I Did It, również pozdrawiamy, bardzo rewelacyjny koncert, no i bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy tam zagrać, bo zespół, który wieńczył ten wieczór z Wenezueli, a tak. Grał fenomenalnie. No, ja jeszcze potem dobry tydzień chodziłem i puszczałem w ramach romantycznych utworów mojej dziewczynie do godziny 22 muzykę, a to jest slacz w tempie, kurczę, starego żuka, więc no. No ale co, oczywiście no, było 20 osób pod sceną, mimo tego, że no, cisnęliśmy jak mogliśmy, no, na Facebooki, nie Facebooki i tak dalej, tak? No, to było na ludzi na wydarzenie zapisało się bardzo dużo, przyszło mało. A zespoły naprawdę dobre, tak? Ważne, tak jest. Bo macie, przyjeżdżają zespoły z całego świata praktycznie. To prawda. No i rodzime warszawskie, rodzime krajowe. A ludzie jak na lekarstwo. Myślicie, że to się zmieni? Że w pewnym momencie ludzie zaczną jednak tłumnie przychodzić? No i robimy co możemy. No w sumie to jakiś tam powiedzmy nurt, który staramy się promować. No wydaje mi się, że zyskuje popularność. No jakieś tam sposoby promocji też szukamy coraz nowych. No ludzie się trochę rozleniwili, no bo jest Facebook, no i... Znaczy taki portal społecznościowy, na który wchodzi dużo osób z niebieskim logiem. No i kiedyś to były plakaty, nie plakaty, to się widziało na mieście i nawet siłą rzeczy. No właśnie, bo nie ma plakatów. Kiedyś było więcej ludzi po prostu, jakimś dziwnym trafem, mimo tego, że nie mieliśmy, w internecie. Nie mieliśmy czegoś, co praktycznie elektronicznie jakoś ludzi rzesza i ściąga. Właśnie, wszystko jest teraz elektronicznie, na mieście nie ma plakatów, ja bym chciał sobie zerwać taki plakat. Tak, ja ci wydrukuję w robocie za darmo na papier. Okej, to trzymam się za słowo, że dostanę taki plakat. Czarno-biały pewnie będzie, ale to jest... Ale musisz go powiesić gdzieś. No, bo to jest... Słuchaj, staramy się, no, szukamy nowych sposobów, tak, żeby jakoś dotrzeć, no, bo jakieś tam ulotki, nie ulotki, chodzenie po większych koncertach. Błaganie ludzi, proszę, nie grożenie. Błaganie, dokładnie. Ja przychodzę bez grożenia i bez proszenia, tak? Sam z siebie przychodzę do was. To cię chwali bardzo, to się kłaniamy bardzo nisko. Weź znajomych następnym razem. Okej, znaczy... Właśnie to jest zawsze problem, nikomu się nie chce i nikt nie ma czasu przychodzić w tygodniu. No właśnie, dlaczego terminy są dziwne, bo to jest... Różnie. No ale przeważnie to jest w tygodniu. Przeważnie tak. Wiesz co, no to jest uzależnione często od trasy jakiejś kapeli, która gra. No jak sobie jadą z jakiegoś tam, nie wiem, Kongo, to no, dzisiaj są u nas, jutro są gdzieś dalej, a wczoraj byli w Niemczech. No i każdy musi mieć swój koncert we wtorek. No, jak jakieś państwo pada na nas, no to, dokładnie, to trudno. Akurat my w liście państw na świecie mamy zawsze koncert we wtorki, także... No, czyli to jest taki narzucony termin, tak? Dokładnie. Nie wolno. Nie no, kurczę, fajnie, żeby wam się udało i fajnie, żeby coś z tego wyszło, bo jednak fajnie by było, żeby... Jednak była promocja mniejszych zespołów, a nie tylko tego, co wszyscy słuchają. Bo w tej chwili jesteście wy i kilkanaście innych zespołów, tak? Bo jest dużo zespołów. Takich. No, rosną w całej Polsce. Poziom też rośnie, co bardzo cieszy i inspiruje, żeby się nie obijać z poziomem.
Przynajmniej tak sobie lubimy myśleć, że, że się nie robimy coś nie najgorszego. Chociaż wiadomo, że im gorzej, tym lepiej, ale jeśli chodzi o muzyczkę, to staramy się trzymać miarę. No jak przychodzi dużo ludzi, no to jest niezła zabawa tak naprawdę. I zęby latają. Niestety często właśnie to, o czym mówisz, to dużo ludzi na koncertach nie jest równoznaczne z poziomem wysokim, często muzycznym, także ja bardzo łatwo rzeczy w odbiorze się teraz podobają i tak dalej. Znaczy, nie chcę oceniać, ale no, trochę inne trendy powiedzmy, może po prostu, i dlatego też wynik frekwencyjny. No i tak, musimy zakończyć program w tym, gościliśmy zespół Minetaur.